może mówić. Dziękuję bardzo. Spokojnie się kolejny projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego dotyczący nazwania przecznicy Uniwersytetu Paryskiej imieniem profesora Gierenka. Panie Przewodniczący, oddaję głos. Merytoryczna regulacja w paru paragrafach jeszcze opiniuje się pozytywnie nazwaniu przecznicy Uniwersytetu Komuny Paryskiej. Działka nr 274, pokaz 69, jednostka na Podgórze jest jeden. W idącym kierunku zachodzi imieniem profesora Władysława Gierenka. W związku z tym przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2013 roku. Paragraf 2 uchwała w tym dniu podjęcia w wyniku głosowania 4 za, jednogłośnie opinia zarządu 4 za, jednogłośnie pozytywna. Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby tutaj inicjatywa przewodniczącego Rady Miasta jest, żeby przecznicę na klinach nazwać imieniem profesora Władysława Gierenka. Myślę, że osoba dobrze znana, komisja przychyliła się, że jest to. Dziękuję Panie Przewodniczący, ja chciałem powiedzieć, że to mi też trzeba. Przypominam Państwu, że była tutaj prośba o znalezienie ulicy swojego osiedla dla upamiętnienia twórczyni. Rodzin, tak? Pomocy społecznej pani Heleny Radnińskiej, o czym Państwo otrzymaliście w swoich mailach. I tak tylko przy okazji chciałem nadmienić i jakby przypomnieć się z tą ulicą, która jest osoba godna tej nazwy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie ma. Gminy już nie będą tam za rok w naszej decyzji, więc... Ale to nie jest nie ważne, że to będzie nasze. Dobrze, proszę Państwa, czy ktoś nie ma chęci podjęcia głosowania, kto z Państwa radni jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. 15 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1 przeciw. Kto się wstrzymał? Zero. Zero. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że podjęliśmy stosowną uchwałę.